Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W Polsce na gruncie ustawy o grupach producentów rolnych dopuszczalne formy organizacyjne prawne zawężone zostały do spółek prawa handlowego, spółdzielni, zrzeszeń i stowarzyszeń. Obecnie zarejestrowanych grup producentów rolnych jest 886, w których współpracuje około 12,5 tysiąca członków. Najwięcej jest grup prowadzących działalność w sektorze zbóż i nasion oleistych, trzody chlewnej czy producentów mleka. Na obecnym etapie istnieje duża możliwość współpracy rolników w formie grup producentów rolnych. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producentów i same grupy producentów w zakresie stosowania przepisów wyżej wymienionej ustawy oraz sprawujące nadzór nad grupami, a w szczególności zmienione ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz mają na celu doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku. I tak na przykład zmiana w artykule 1 punkt 1 projektu jest zmianą porządkową mającą na celu wskazanie, iż do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w formie decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Proponuje się dokonanie zmian przepisów dotyczących ustawy z dnia 15 września 2000 roku polegających na zmniejszeniu obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, jaka ma być sprzedana do grupy z co najmniej 80% do co najmniej 70% przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90% producentów zrzeszonych w grupie zamiast 100%, jak obowiązuje obecnie. Obecny wymóg 80% sprzedaży do grup produkcji, do grup producenckich, szczególnie dla członków grup producentów zbóż, stwarza poważne trudności w wypełnianiu tego warunku. Rolnicy prowadzący produkcję o profilu roślinno-zwierzęcym przeznaczają część produkcji na paszę czy też materiał siewny i ten cel 80% był trudny do zrealizowania. Wprowadzenie na przykład 90-dniowego terminu na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego agencji decyzji o uznaniu grupy czy zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru umożliwia agencji sprawdzanie wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przez uznanie grupy. Wprowadzenie obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem o uznanie grupy wersji elektronicznej planu biznesowego, oświadczeń członków grupy o nieprzynależności do grupy producentów albo organizacji producentów utworzonych ze względu na ten sam produkt przez lub grupę produktów usprawni i ułatwi pracę grupom i agencji. Następna istotna zmiana to wprowadzenie trybu, zgodnie którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie spełnienia przez grupę producentów rolnych kryteriów uznania, właściwy ze względu na siedzibę dyrektor agencji wzywałby grupę do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie, nie dłuższym niż 12 miesięcy następującym po zakończeniu roku działalności grupy, w którym stwierdzono naruszenie. Ta zmiana umożliwi grupie usunięcie nieprawidłowości bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uznania przez agencję. Wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów albo organizacji producentów wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy nie narazi grupy producentów na sankcje czy nawet cofnięcie uznania. Obecnie obowiązujący termin do 3 miesięcy przed zakończeniem, którego dotyczy zmiana danego roku działalności grupy jest zbyt krótki, w szczególności gdy zmiana planu jest niezależna od samej grupy. Ustawa też doprecyzowuje obowiązujące przepisy poprzez wskazanie, że sprawozdanie z realizacji celów, o których mowa w artykule 14 ustawy z dnia 15 września
2015 roku dotyczy tych celów, które zostały wybrane przez Związek Grup Producentów Rolnych. Jest jeszcze kilkanaście zmian w ustawie, które na celu mają przede wszystkim doprecyzowanie i dostosowanie przepisów w ustawie z dnia 11 marca 2004 o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, czy w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Klub Prawo i Sprawiedliwości i Sprawiedliwość wnosi o uchwalenie przez Wysoką Izbę przedłożoną przez rząd ustawę. Dziękuję pani poseł.